Edmora Moranowska. Dzień dobry, zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. W tym nadchodzącym tygodniu czeka nas stabilna pogoda z równie stabilną temperaturą, dochodzącą do 24-25 stopni. Jest to optymalna i typowa pogoda jak na początek sierpnia. Początek tej nocy będzie dosyć pochmurny i deszczowy na południu i na zachodzie kraju, nad pozostałym obszarem więcej pogodnego nieba, ale sytuacja w drugiej części nocy odwróci się i to właśnie na południu i na zachodzie zacznie się przejaśniać, natomiast nad pozostałym obszarem chmur zacznie przybywać, pojawią się też przelotne opady deszczu. Noc będzie na ogół dosyć ciepła, od 14 do nawet 17 stopni na wschodzie kraju, nieco chłodniej na zachodzie, od 11 do maksymalnie 13 stopni. Jutro na przeważającym obszarze kraju będzie bardzo pogodnie i słonecznie, a to słońce tylko na moment będzie chowało się za pojedynczymi obłokami. Niestety wyjątkiem będzie część północno-wschodnia, tutaj przez cały dzień dosyć pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Jutro na termometrach od 22 do 23 stopni na wschodzie kraju, przez 24 stopnie w centrum do maksymalnie 25 stopni na krańcach zachodnich. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego regionu. Dzisiejsza noc w naszym regionie będzie dosyć pochmurna i deszczowa, a te opady zaczną zanikać dopiero o poranku, na termometrach w nocy od 13 do maksymalnie 16 stopni na południu regionu. Jutro przez cały dzień dominować będzie pogodna aura, na termometrach od 23 do 24 stopni, ciśnienie rośnie, jutro 1012 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego wieczoru oraz całego tygodnia. Do zobaczenia.